Więc zmarnowaliśmy czas! Niemal skinęliśmy na nic! Nie, ale... To było umiarkowanie zabawne. Teraz mamy tykającą bombę na pokład. Każde potknięcie było krokiem w kierunku realizacji naszego najlepszego dotąd planu. Możesz powtórzyć? Co gdybyśmy przytachali jedno z tych paskud i okazało się, że Lady H ma ich już powyżej dziurek w nosie? To byłaby gruba porażka. Zgadza się. I to gdyby się udało. A co gdybyśmy holowali tego stwora i przechwycił nas korpus Nova? Odebraliby nam naszą bestię. Widzicie? Załatwmy to po prostu. Ty to tak na serio? Okej. Wydawało się bliżej. O wiele. To zaszlamiony most nieskończoności. Nie dramatyzuj, Gryzoli. Most kończy się w twierdzy, więc nie jest nieskończony. Luz, od razu mi lepiej. Chodźmy już. Trzy cykle. Peter? Nie zapomniałeś o czymś? Jestem tu. O, tak. Klatka. Powinniśmy udawać, że jesteśmy tu w interesach. Dobra, Rocket. Zakładaj maskę potwora. Nie muszę nic zakładać. Na pewno tego chcemy, Peter? Spójrz na niego. Będzie potrzebna dobra reklama. Przypomnij mi, ile razem wykonaliśmy misję? 13. 14, licząc kontrakcję. Kontrakcja to nie była misja, tylko pomyłka. No dobra. Chodzi o to, że udało się sprzedać ciebie, Gamorę, córę Thanosa i zabójczynię jako... bohaterkę. 14 razy! Dobra. Dokładnie to wytłumaczył. Dra... Gamora, pomożesz mi? Nie. Ale czemu? Dbam o bezpieczeństwo przywódcy. Ach, daj spokój. Ładnie ci zapodała. Zamknij japę i ciągnij. Jestem. Weź się nie stresuj. Znowu się nabawisz sęków. No, to jedziemy. Szukać jego uwagi, gdy siedzę w tej klatce. Ktoś jakąś biwakową piosenkę, czy coś, co moglibyśmy zaśpiewać dla zabicia czasu? O, mam coś, nazywa się... Proszę nie. No dobra, ja... okej, okay. Zaraz, czy... Proszę nie, to tytuł piosenki? Nie. Okej. Okay. Więc, kiedy ktoś zastąpi mnie przy tej klatce? 60 klików do twierdzy. Raczej 75. Jest tylko jeden sposób, aby się upewnić. 0,1 klika. 0,2 klika. 0,9. 2,1. 0,3. 4,5. 0,4 klika. 0,5 klika. 0,6 klika. Na litość Lara, przestań liczyć kliki. Może kolejno mieniać przybiotykowej bestii. Po cichu, Eliu Wilander. Nic dziwnego, że nie słyszę. Masz na montaż was? Star-Lord.
A pan straszny w środkach to? Lepiej się pośpiesz, bo zjem je bez pomocy. Aż 13 lat. No spójrz. Kiedy minęło? Zaraz wstanę, spokojnie. Jasne. Muszę pobić rekord Janie, bo trochę wstyd. Był w miarę, ale ścieżka dźwiękowa kopała tyłek. Można by w sumie ściągnąć naklejki i ponaklejać je we właściwe miejsca. Długo będzie dość ciepło, żeby spać na podwórku. Uwielbiam zasypiać, patrząc w gwiazdy i myśląc, co tam wśród nich jest. Andy mówi, że jak używasz z kim szczoteczki, dostaniesz pasożyta mózgu. Pomyśleć tylko, coś w tobie rośnie, powoli przejmuje kontrolę. Mama mówi, że jak była dzieciakiem, dziadek często na nim grał, ale jest zepsuty od kiedy pamiętam. Proszę, proszę, proszę. Ktoś się wreszcie pojawił. Gdzie to ciasto? Mówiłam. No coś ty. To było pyszne. Mamo. Okej, siadaj już, gamoniu. Spokojnie, będę śpiewać. Lubię twój śpiew. To chyba tylko ty. Pomyśl życzenie. Jesteś nastolatkiem. Te wszystkie dziewczyny. Ktoś tu będzie miał wzięcie w szkole? Mamo. Co? Przystojny z ciebie chłopak. Na pewno dziewczyny będą Mamo. Się... Mamo. Powiesz życzenie? Czego mam sobie życzyć? Mam wszystko, czego chcę. O jaką wielką przysługę chcesz poprosić? O dyszkę. Dan, Andy i ja chcemy iść na Rycerza Kosmosu. Do kina. Dzisiaj. No weź, będzie kozak. Zombie atakują Ziemię, a jej los zależy od dzieciaków. Nie chcę, byś na to szedł, Peter. I jak poszedłeś na ten z maską hokejową, spałeś ze mną aż 3 noce. Byłaś młodsza, jak widziałaś egzorcystę. Oczywiście to zapamiętałeś, ale jak proszę, spakuj kanapki, to tylko się gapisz. Ja tylko tak myślałam, że pobędziemy dzisiaj razem. Może skończymy grę? Nie rezygnuj, bo prawie wygrałam.
I możemy też pograć. Tak trochę jutro. Mówisz, że mam częściej wychodzić z domu. Kino nie liczy się jako wychodzenie z domu. Dobrze o tym wiesz. Pięknie proszę. No nie wiem. Auto jest w warsztacie. Nie chcę, żebyś wracał sam po zmroku. Różni się tu kręcą, to niebezpieczne. Będę ostrożny, jak zawsze. Jak wtedy, gdy podbili ci oko? Mówiłem ci, ja wiem, że ty broniłeś kogoś. I bardzo dobrze. Ale nie każdy problem się da tak rozwiązać, Peter. Nie mogłem się przyglądać. Nie. Pewnie, że nie. Okej, daj torebkę. Nie tak szybko. Zanim pójdziesz, porozmawiamy o czymś, co chcę ci dać. O dwóch dychach? Nie przeginaj. Powiedzmy, że to spóźniony prezent od taty. Jest na moim łóżku. Przynieś go, a ja ogarnę kuchnię. Otworzymy go razem. Zostaw, ja go uwielbiam. Patrz, ma nawet odcisk twojej małej rączki. Nuda. Muszę pamiętać, żeby dać to potem Endiemu. Spoko się zachował, że nie naszył na swoją kurtkę naszywki Star-Lorda. Wyglądalibyśmy jak durnie, jakbyśmy obaj je umieli. Moje spodnie nie wyszły na tej bójce lepiej niż moje oko. Nie waż się ruszać tej gałki. Kurde! Mama kazała mi 2 dni temu przygotować pranie. Zrobię to od razu rano. Słowo harcerza. Hej, Kubrick. Ile byś tu nie czekał na babcię i dziadka, to już więcej nie przyjadą. Przykro mi. O w mordę, nie obejrzy Knight Ridera. No nic, będę musiał poczekać na powtórkę. Mama już prawie ze mną wygrała. Nie znam się na sztuce, ale wiem, że ten obraz jest super. Babcia miała duży talent. Ale za nimi tęsknię. Babcia zabierała mnie w niedzielę do miasta załatwiać sprawy. Zawsze w drodze do domu wpadaliśmy do lodziarni. Nawet zimą. Rany, dobrze, że w końcu mam taką fryzurę, jaką chcę. Czasami, jak bałem się spać w suterenie, babcia i dziadek pozwalali mi spać z nimi. Proszę mamę, żeby pokazała mi, jak strzelać. Dziadek miał to zrobić tego lata.
Meredith Quill, gra doskonała. Nieźle. Dan mówi, że wszystkie te UFO to tak naprawdę balony i jasne gwiazdy. Ale tyle się o nich mówi. Może niektóre są prawdziwe? Ale czyste niebo. Ciekawe, czy mama będzie patrzeć w gwiazdy, skoro ja jadę do kina. Jasne, fajnie wierzyć, że gdzieś tam są inne światy, ale jakie są na to szanse? Pewnie raczej małe. Wiem, to wariactwo. Ale mama wierzy, że tata był kosmitą. Jest święcie przekonana. Może ma rację. Nie obraź się, ale niezbyt ci zależy na moim powrocie. Moja skóra, mój plan. Decyduj, Peter. Takiego starka, to ja się zdeklasnę, paniuszu. Peter Quill to nasz przywódca. Brzemię naszej ewentualnej śmierci spadnie na jego barki. W pełni popieram plan Rocketa, który oczywiście znam, bo uważałem. Widzisz, nawet kapitan kosmiczny kadet nie ufa twoim wygibasom. Zaraz. Jakim wygibasom? Po prostu uważam, że nie powinniśmy polegać na sprzęcie, którego nie będzie mógł nawet przyjąć. Zaraz się przekonam. Tylko namierzać. Nawet wy sobie z nim poradzicie. Nazwa? Strażnicy Galaktyki. Pierwsze słyszę. Jestem Groot. Legitni sprzedawcy potworów. Przynajmniej dziś. Po naturze niespółświata i najwredniejszy wredal w tym kwadrancie. Pas. Pas? Rocket. To Herlak. To piekielnik z piekła jak wasza pani. Radzę dobrze przemyśleć tę decyzję. Dobra, przechodźcie, zanim się rozmyślę. Oczywiście, jeśli nie spodoba się Lady, to wyniosę w tym pudle wasze szczątki. Piekielnik? Bardzo adekwatna nazwa. Ta mała bestia ma piekielne maniery. I to lubię. Ucieczka stąd nie będzie łatwa w razie wpadku. Pójdzie świetnie. Mamy zabójcego potwora i solidny plan. Okaż więcej ostrożności, Peterze Quillu. Jeśli Lady Hellbender odkryje nasz podstęp, zemści się przykładnie. Co? Mam się bać tylko dlatego, że dzielna z niej babka? Prowadzi tu przereklamowane zoo. To nie jest zoo. Królowa bestii ma armię potworów. Armia pracowników zoo? Z bronią? Nie widziałem jeszcze ujarzmionego Ortosa. Widziałem za to, jak rozdeptuje kogoś na miazgę. To nic. W najgorszym wypadku zwiejemy na Milan. Twój genialny plan to ucieczka? To zapasowy plan, który nie będzie nam potrzebny. Ale ta, przecież nie będzie nas ścigała z całą potworną paczką. Weź przestań. Dlaczego nie zadokowaliśmy tutaj, aby uniknąć niegościnnej powierzchni? Potrzebowaliśmy czasu, żeby dopracować plan. Jest niezawodny. Lady Hellbender nie zawodzi. Gdy jej potwór zniknie, założy, że to nasza sprawka. Tak, ale nie będzie pewna. Na pewno nie na tyle, aby uganiać się za nami po galaktyce. Wow! Spójrzcie tylko! Wybrała mnie właściwą karierę. Odpowiednio imponujące jak na wojowniczkę o poziomie Lady Hellbender. Kiedyś to będzie nasz. Nie wasz. Podejdź do tej statki i powtórz to. Dobrze, piekielniku, niech usłyszą twoje wycie. To miejsce jest fajne i w ogóle, ale czy zmieściłaby się tu flota strażników galaktyki? Mamy flotę, więc dlaczego tłoczymy się na tym małym statku? Chodziło mu... Czaszka Gilarona to doprawdy bezcenne trofeum. Patrzcie. To wyjaśnia skarbiec. Bezcenne? Skarbiec? Chrzanić te skradanki! Zróbmy porządny i uczciwy plan. Nie! Chodźcie za mną i skupcie się. Nie zbliżajcie się do tronu Lady Hellbender.
Jeśli postanowi do was podejść, nawet nie drgnijcie. Żadnych nagłych ruchów. Jestem niczym w obliczu mojej królowy. O, szczęście tych pustych frazesów. Błagam cię o wybaczenie. A nie chciałem ci uchylić. Ja wiem, czego chciałeś. Nie jesteś pierwszy, który utrzymuje, że schwytał Tarata. Czy wątpisz w autentyczność? Jeżeli prawdą jest to, co mówisz, daj dowód. Albo licz się z konsekwencjami, jak każdy mierny naciągacz. Ja zapewniam cię, milady. Uwolnij go. Damy radę. Następny kupiec i przesłać rodzinie poprzedniego 10 tysięcy jednostek. Mów. Jestem Stargo. Drak Zniszczyciel. Pogromca szalonego tytana we własnej osobie. I to jakiej osobie? Zaszczyca mnie twa wizyta. Jest pani mniejsza niż się spodziewałem. Tak? Więc czego się spodziewałeś? Być może udałoby się coś z tym zrobić. Nie podejrzewam. Kto wie, niszczycielu? Mogę być całkiem skuteczna. Peterze Quillu. Myślę, że ona ze mną flirtuje. Nie bój nic, pomogę ci. Znam się na tym. Siemasz, cześć. Jestem Star-Lord. Drax jest ze mną, dowodzę Strażnikami Galaktyki. Znasz nas? Was? Nie. A zatem proszę bardzo. Już znasz. Mam szczęście. Czego chcesz? Drax, kolego? Pokaż jej. Co pokazać? Potwora, kurde! Otwórz klatkę i pokaż potwora! Trzeba było mówić. No nareszcie, flurwa. A co to jest? Co? Mam imię, paniusiu. I to mówi jak uroczo. Kurde, zrób coś z tym. Ale kiedy to coś urośnie? Jak urośnie? Zobaczysz, jak ślicznie popija mleczko ze spodka. Co? Nienawidzę mleka! Sami powiedzcie, Rocket to przesłodziak. No, tak. Czasem przyczepiamy mu do ubranka kokardki.
A jak nie widziałaś Chopa, który dobiera się do lodówki, to naprawdę mówię. Nie jestem do furwy Chopem. Jaki ma temperamencik. Uroczy złośnik. Okej. Koniec z tym. Mówiłem, nie jestem żadnym Chopem. A już na pewno nie flurwa słodziak! Co ty wyprawiasz? Plan B, Queen! Ej, nie gadać, tylko uciekać! I kto jest teraz potworem? Co do chuja, Rocket?